Cześć, witam was w 19 drabince Mortal Kombata. Wybieramy już postać. I jeszcze takie pytanie. Czy chcielibyście więcej takich team leaderów, jakie były w czwartek przykładowo z Master Chukiem? No jeśli tak, to napiszcie mi w komentarzu, to będę z tego nagrywać częściej. Dlatego wybieramy już postać. O, w końcu pan Cybot. Raz, a porządnie trafiłem. Okej, pierwszy Cyrax. Cyrax pociśnie tu ładnie z nami. Nie myślę, że znowu będzie slow motion. Jest. Czego do końca nie ogarnąłem. O, ale tu już ładnie ukrywa. Ale walnął. Fajnie, zablokował coś. Czym, gdzie mogę go zablokować? Ale w końcu mamy przyjemność grania nowym Cybotem. Myślę się pobawi Cyrax z nami. Ale nie pozwolimy mu na to. Okej. Pierwsza runda moja. Zobaczymy, jak sobie dalej poradzi pan Cyrax. Dobre. O, dobry moment na wykorzystanie X-Raya według Nuba Cybota. Ale w kopa dostał. Jeszcze tu dostanie. Żygnął się, no i co? Noob ma na tą dwójkę całkowitą, że dostał X-Raya. O! To też jest niezłe. Aha, musiał to zablokować. Ale dostał. Okej. Sprawdzimy fatale. Bo ja zazwyczaj nie zaglądam na fatale, ale... Okej, to jest odskok, dobra. No i zrobiłem błąd. Oczywiście, jak to Scorpio. Odskok. Aj, nie ogarnąłem. Spróbujemy w drugiej rundzie. Ale mamy Flawless Victory. Zobaczymy, kto dalej. Cyber Sub-Zero, kolejny cyborg, który oberwie od pana Cybota. Ale naprawdę wolałbym, jakbym jeszcze nagrywał te team ladery, tylko najlepiej jakby to było we dwóch. Więc taki przykładowy Master Chuk to już spokojnie, bo sobie do mnie wpadnie. Możemy w każdej chwili sobie nagrywać takie team ladery. No ja mogę taką osobną jeszcze serię prowadzić team ladderów. To by było nawet to lepsze. Dobra. O, dobre. Blokuje się, tylko muszę. Teraz. A. Pieprzyłem sprawę. O, ale go pokonałem. I pierwsza runda moja. Dość słabiutko to poszło. I jedziemy dalej. Zgodnicę już mi nawet widać, ale mi przyłożył. Tego nie przewidziałem. Ale spudłował. Zlamiłeś. Ja oberwałem. O kurde, widzę, że Cyber Sub-Zero się nieźle przyłożył do tego. Ale ja mu się nie dam. Ale w końcu się doczekałem na boss Cybota. Dobra. O
Kurde, widzę, że mu nieźle idzie. A ja na bardzo strasznie ogarniam tego Simona. Dobra. O kurde, widzę, że jakoś dziwnie nie mogę ogarnąć tego lutka. Bo sam obrywam porządnie. Ojeju. Nie wiem jak dalej będzie mi szło. Bo jak już przy rundzie drugiej mi się obrywa porządnie, to nie wiem co dopiero będzie w trzeciej. Teraz powinienem użyć tego X-Raya. Ale go zawaliłem. Dobra. Jak brzmiał ten X-Ray? Od 7 boleści? A, brzmiał sobie tak. Aha, odskok. Coś robię nie tak. Nie wiem, muszę go jeszcze raz ogarnąć. A jak mi się nie uda, to wezmę się za drugiego Fatala. Kano. Pięknie. Myślę, że go też ubiję bez problemu. Chociaż z Cyber Sub-Zero były problemy, to nie małe. O kurde. Co tylko na ślepo mogę robić te klony? Znaczy klony. No tak, bo wprowadzam takie jakby klony na chwilę obecną. O kurde. Dobra, musisz też blokować dużo. Bo jak nie będę blokować. Ale dostał teraz. Kurde. Coś czuję, że mi się oberwie to porządnie. Unik. O nie. Zablokował. O, to było dobre. Ale mało hapsa mu zabrało. Niestety. O, piękny unik zrobiłem. Kurde. Jakieś triki robi. I wybaczcie za te hałasy. Ale ktoś tam pewnie u mnie sprząta. Więc... O, proszę, już obrywa mi się. Ej, co to za spam, panie Kano? O, Jesus. Really? Coś szczerze, nie najlepiej będzie mi szło. Nowym Cybotem. Będę miał duży problem z nim. Ale jak go odpowiednio przycisnę... O, proszę. Kurde. O. To na przykład też było dobre. A nie, przegrałem pierwszą rundę. Znaczy drugą. Jest remis. Okej, trzecia rundka. O! Zmyliłem go. Teraz mu oddamy porządnie. O! Ale co tak mało mu HP leci? Zastanawiam się tak czasami. Ale mam słabszego chyba X-Raya lekko. O, chciałem w końcu to zrobić i chyba mi wyszło, ale niestety zblokował to. O, fajny kopniak. Już 14 damage'a mu to zabrało. Proszę, już go chyba przycisnąłem porządnie. Ło! To było genialne. Dobra, nie ogarniam tego pierwszego Fatala. Dlatego sobie spróbuję drugiego zrobić. Ten myślę będzie łatwiejszy. Dobra.
No co jest? Jakie on ma dziwne te fatale, robię to skoki. Co? Nie, on ma jakieś dziwne fatale. Nie wiem, będę musiał jeszcze przećwiczyć. Liu Kang. Okej. Ale z Kano sobie i tak dałem radę. Zobaczymy jak on zareaguje na widok czarnego Brudasa, zwanego Nobem Saibotem. O, widzę, że już tutaj obrażenia zaczyna zadawać. Bo ja tu muszę być ostrożny, żebym on czegoś głupiego nie zrobił. Kurde. Do dupy tak. O, zblokowany. Sorry, ale musisz oberwać to porządnie. Żebym ja wiedział, że ty już po prostu mnie nie ubijesz. Żygaj, kmiocie. Żeby ci potem mógł ktoś za siebie. Ale zasunął kopa. O, proszę. Też nieźle tutaj już zaczyna mnie. Dobrze. Położony ładnie. Nie no, Nubek ma. Ma moc. Moc mojej plucia nią. O, odskok. O kurde. Panie, panie. Nie pomyliło ci się coś na pewno. O, proszę. Dobrze, to przechwycenie ma aż 7 combo. Wow. Ach, to było doskonałe. Ale widzę, że tutaj Liu Kang też się wziął do roboty. Zaczął mnie tu nieźle sponiewierać. O kurde. Nie ćwierkaj mi tu po japońsku, tylko walcz. Sorry. Wow. A to już było naprawdę niezłe. No nie, znowu skontrował. O kurde. Aha. Dobra. A teraz chcę ogarnąć w końcu tego fatala, więc wybaczcie, że ciągle pauzy lecą. Odskok. Dobra. Nie, ja nie robię tych fatali. On ma jakieś ruskie. Już czwarty meczyk i nic. Ja ani jeden, ani drugi fatal nie chcę wyjść. Gówno jakieś. Dobra, mamy obszarowe miejsce, gdzie będę mógł zrobić obszarowego fatala. Stage'a, fatala, tak zwanego. Dobra, Milenka. Do roboty bierzemy się na hardcora. Kurde, widzę, że ona już się hardcore wzięła. A ja tylko spamię tymi... Kurde. Milenka, Milenka. A może jakoś jeszcze to przemyślimy. Nie musisz mnie od razu zabijać. Przestań się bronić. Kurde. No, wiedziałem. Dobrze idę. Zasłużyła. No, no, to już był... Co ona robi? Jej się już odbiło? Zacięło jej się, czy co? O. Panienka już obrywa, widzę. Ale pozbierała się na chwilę. No, chciała zrobić, tak. I już by jej się udało. O, doskonale. Wszystko się... O, jest! W końcu! O to mi chodziło. W końcu mi się udało.
Oj, 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 nubek, nubek. Zbreakowała mi to jeszcze, ale przynajmniej nie ma szans na użycie X-Raya teraz, więc muszę być ostrożny. O, a! To zadziałało. No szkurde, ogarnij tą milenkę, a będę miał przesranę. No widzisz, co ona mi robi? No nie! Zablokowałem jej bloki, a ona jeszcze sobie skakała z radości. Nie! Jeszcze mnie zaraz pokona. Trzeba dać. Ojej. No, tato ma naprawdę szczęście. O kurde. Oj, nubek, ogarnij się. Mówię ci, ogarnij się, albo będzie z tobą źle. Już myślałem, że się kraft bugowała. Ale dobra. O, unik. Nie ma, a jednak odrywam. No, ona spamuje tymi ciągłymi atakami z powietrza. O kurde. To już było przegięcie. No. No patrz, nie da mi nawet zaatakować. Ona przewidzi każdy mój atak. Masz z podwrótkowego. Wow, ona chyba spadała do góry nogami. Kurde. Jest. Może się ogarnie w końcu. Albo i nie. No i nie. Po co żeś się i tak wystawił? Jaki ty jesteś inteligentny. Nie wierzę. Jeszcze fatala zrobi. No to żegnaj się, nubek. Nie. Jak mogłeś? O Boże. Ja to nie umiem grać nobem. Przyznaję się. W ogóle nie interesowało mnie to, żeby grać nobem. Ale teraz mam poważny problem. No bo mam problem. No bo ta Milena się tak już ogarnęła, że mnie nawet pokonała. Dobra. Tak chcesz się bawić, to zaraz zobaczysz moją moc. O proszę. Podoba ci się to? Lubisz to? O, ja też to lubię. Kurde. Widzę, że już mnie okłada. No. Nie podoba mi się to. X-Ray, dobrze. Już mi nie będzie wcinać tych sztyletów, kopać mnie po pysku i latać w powietrzu. A jeszcze pożygaj sobie, bo ci się przyda. Może się ogarniesz emocjonalnie. No nie, jakie to było wredne. No to już było nubskie. Nie gadaj, że mi jej nie pokonasz. Really? Really? Seriously? Nie. To już było przegięcie. No nobie, weź mnie nie denerwuj. Weź się ogarnij i zrób coś ze sobą. Albo będzie kapa. No nie. Ło kurde. Ło, to było już dobre. Widzę, że już chyba przemówiłem do ciebie, nobie. Albo i nie. O, może w końcu. W końcu sobie przemówi do rozsądku, że powinna przegrać. Kurde,
Jest! Remis. W końcu się opanowałeś, Nobie, i zrobiłeś coś z tym. Pięknie. Będzie miała skurcze kręgosłupa. Miejmy nadzieję na bardzo długo. I wymioty nocami. No, w końcu Nobie pokazałeś klasę. Ale to jeszcze za mało. Ubij tą szmatkę. No, pierwsza uderzyła. Oddajemy. Dobrze. A, nie wyszło jej zbytnio. W pełni. Unik. Dobrze. Kurde. Oj, coś czuję, że to mogę znowu spieprzyć. Lecz będę się starał o to, żeby tą ciulkę. Nie! Musiało użyć tego. O, oddajemy. Z podwrótka. O, dobrze! To było combo. Pokazałeś to. I jeszcze raz. Pospamimy trochę. I co? Przyjemnie ci tak? Dobra, kończymy z tobą. Ty żeś mnie wkurzyła. A teraz użyję na tobie obszarowego fatala. I skończymy z tobą raz na zawsze. O, stage fatality, dobrze. Chociaż raz jakiś fatal mi wyjdzie. Papa! Papa! Selabi! W końcu. W końcu oberwało jej się. Nienawidzę jej, szczerze mówiąc. To jest druga postać, którą najbardziej nienawidzę. Po Nobie Saibocie, oczywiście. Chociaż nim dzisiaj gram. O, Sektor, kolejny cyborg. To oberwie mu się, chociaż będę miał ciężko. Nie! Ach, dobrze! Ach. Musiał się już opanować. Kurde. Kurde. Skubany ma skilla. A nie ma skakania. Teraz będziesz skakał, ale z bólu. Przyjemniaczny cyborgowy. Wymiotuj mi tu na oczach. Dobrze. Ach, musiał kopnąć. Musiał swoje kopnąć. No kurde, no nie dawaj mu się teraz. Użyłeś X-Raya. O, doskonale. Przyłożenia. Lewy sierpowy był. Chyba. Druga runda. I myślę, że ogarnę to. O, zlamiłeś. Ale musiał mnie wywrócić. Teraz jego ładnie tutaj oklepuje. Kurczę. O kurde. To już było bezczelne. To jeszcze bardziej. Widzę, że będę miał problem. Kurde. Co mnie tak teraz ciśnie, ten łamaga? Ciągle się broni, dlatego mu tak idzie. Dobra, jeszcze jedna szansa na X-Raya. No i zmarnowana. I tą rundę też przegram. No, ładnie, pokopał mnie prądem. Ach, parciarz jeden. Nie no, przycisnąć pasa teraz trzeba. No, gram słabo Nobę, przyznaję się. Dobrze, pudło. Obrywa. A, dobre kombo. Ej, co to za ruchy MMA? Co to ma znaczyć? Powiedzcie, czy was nie wkurza taki sektor? Dobra. Ale z nim
skończymy raza dobrze, to nie będzie problemu. Oj, jeju, jeju. Kurde, no nie daj mu się. O. I to było dobre. Nobie. Zajebiście. I tym samym przechodzimy do rundy siódmej. Chciałbym tylko jeszcze Fatala zrobić. Dobra, to był odskok. Kurde. Może szybko jeszcze ogarnę. Dobra, to się nazywało odskok, dobra. Jest! W końcu. No i lekcje w WF-u! Proszę, zrób szpagata w sektorze. Tylko coś za bardzo zaszpagaciłeś. Ale jest doskonale. Mamy sektora w dwóch częściach. Szkoda, że nie wyszedł z tego cało. Runda siódma, mistrz Raiden. No to to już mamy przesrane, ewidentnie. Ale mamy szansę zrobić tu obszarowego Fatala lub tego drugiego spróbuję. Dobra, jestem już po 5-minutowej przerwie, powiedzmy. Musiałem zrobić coś, czego po prostu nie lubię. A tym bardziej nie lubię, jakby ktoś musi przeszkadzać. Ale no niestety. Jakbym był już dorosły, to bym sobie już mieszkał w mieszkanku samemu. Ale niestety jeszcze mnie tu obowiązuje coś takiego jak prawa i obowiązki. Zaraz walnę temu panu X-Raya. O, proszę, to było genialne. A, obronił mi tak wszystko. Panie, panu się coś w głowie nie poprzewracało? I tak zaraz cię pokonam. A, już z ciebie schodzi z życie. O, proszę. Tylko czekaj na to, aż skoczy. No co się śmiejesz? Jeszcze nie koniec, jak go dopiero ubijesz, to będziesz się mógł śmiać. O, proszę. To było genialne. Wow! To był podwójny teleport, bo tak dziwnie to wyglądało. Broń się. Muszę się w końcu nauczyć bronić, bo... Znaczy, ja mogę się bronić, tylko... To mi też trochę po prostu zawadza. A, musiałem dostać piorunkiem. Dobrze. No proszę. Oj, widzę, że Raiden nie ustępuje w walce. Dlatego będę miał problem. I pedancie. Yeah. Już po tobie. Dobra, ty już tu giniesz. Giniesz. Rzygaj jeszcze przy okazji. Muszę sobie znowu zobaczyć, bo ja zapominam, naprawdę. Ja mam krótką pamięć, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Dobra. No to teraz niech cię taksówka przejedzie. Nie przeżyjesz tego. Jeep! O, proszę. W końcu. Tak, potraktujemy naszego Raidena. Ale łeb ma zmarszczony. Ten jeszcze dostaje drgawek. Jeżeli nie pokonamy Shang Tsunga, to zakończymy odcinek, bo wiecie, ja też nie chcę tego przedłużać. A widzę, że już tam 14 minut, to coś czuję, że to będzie trwało z pół godziny, jak nic. Dlatego zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. O, dostał skopniaka. A znowu ty, żeś cię przed chwilą pokonałem. Jakim wałem, żeś ożył. Dobra. Ponownie dostajesz. Co
za spamer. O kurde, Kano. Dobra, X-ray. Co? Ej nie, to było niehumanitarne. No i już pokonany. Dlatego Shang Tsunga nowego to jest pikuś. Teraz zakończymy odcinek i będzie Gitis. Nie dam rady, za Chiny. Musiałby jakieś, nie wiem, musiałbym mieć jakieś szczęście. Nie wiem, cokolwiek, żeby, nie wiem, cokolwiek poszło. Poszło. Okej, dobrze, dobrze. Nie wierzę, że on obrywa. Kurde, załatwo mi to idzie. Kurde, teraz będzie spamił mi tu. A, wiedziałem, że to zrobi. Nie! Jaki żul! Zarąbiście! Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Zrób fatala, wyślij życie. Dzięki bardzo za obejrzenie. Oceń, zlajkuj, subskrybuj. Trzymaj się, na razie. Do następnych drabinek.